Dobra. Idziemy zabić tego robota, co nas zabijał wcześniej, także lecimy. Ło! Skoczymy. Podnosimy się. Dobra. Stream jest odpalony. Także, żeby mi nie było nudno, żebym jeszcze też z kimś pogadał na streamie. O ile ktoś wejdzie. Dobra, podgląd na streama też jest. Możemy grać. Dobra. Jak zawsze 40-minutowe odcinki, może troszkę dłuższe. Zobaczymy. Cześć, może ja mam jakoś to bardziej. Może ja mam mu jakoś pomóc tutaj. To się wylało, tak? Nie mogę mu pomóc w żaden sposób. No, wciąż kiepsko. Dobra, nie wiem, nie wiem jak mu pomóc. Totalnie nie mam zielonego pojęcia jak mu pomóc. Te padają na hita. Ale jak tamte? Może ja mogę ich jakoś obejść, co? Ja mogę jakoś obszedł. Nie wiem, jednego jestem w stanie zabić, bo mogę mu skoczyć na głowę, tak? Ale znowu z drugiej strony. Tamten ma rakiety, nie? Mogę iść szybko tam po prostu przeskoczyć, zapisać. No dobra. Zapiszmy punkcik. Idziemy ich zabić po prostu. Idziemy ich zabić. Trening? Nie. Musimy tylko się tu jakoś przedostać. Gris będzie zaskoczony, jak nas zobaczy, nie? Odbiję w niego. Oba. Tam jest ten niebieski punkt, który ja bym musiał przejąć. Ja bym chciał tam bardzo przypójść, nie? Nie żeby coś. Dobra, jest jeszcze rakieta. Aha, dobra. Już sobie padł. Więc idziemy zabić tego gostka. Dobra. Super. Łatwo poszło. Ci jeźdźcy to zwykli mordercy. Dobra, tu nic nie ma innego? Chyba nie ma nic innego, co? Tutaj nic nie ma. Dobra, dobra. Czyli jednak trzeba było tak zrobić chyba, bo innej opcji to nie było. Podchodzić blisko do tego robota, on ci po prostu wali na głowę rakietę i tyle, nie? Dobra. Zrobimy medytację i pójdziemy dalej. Mam jakieś punkty? Nie mam nic. Dobra, po prostu odpoczynek, jedziemy dalej. Gotowe.
Ciśniemy z tym. Czekaj, bo tam jest jakaś lina na dole, tak? Coś tam jest. No dobra. Ale tam też coś jest. O ty. Chciałeś mnie od tyłu? No nie. Nie, zmieniłem ustawienie na streamie, więc mam nadzieję, że będzie chyba lepiej, co? Dobra, mam jakiegoś gostka. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Kim jesteście? Spokojnie, jesteśmy razem. Co się stało? Napadli nas jeźdźcy i ja uciekłem. Nie wiem, gdzie jest reszta. Okej. Okay. Ty robisz jeść, co? Co tu robicie? Poszukiwałem. Próbowałem zarobić na życie, ale smoła załatwiła cały sprzęt. Do tego jeszcze jeźdźcy i też karady. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd idź. Tak zrobię, gdy już będzie bezpiecznie. Aha. Sobie myśleliśmy tak łazić po terenie jeźdźców. Aha, to tyle w temacie, dobra. Interakcja, zobaczymy z chyba tym. Nie da się stąd sterować windą. No, że będę musiał wejść do góry. Dobra. Aha, ty coś masz tutaj. Gotowy do pracy, Billy? Zobaczmy, jak się sprawdzi. Tak, miałem ulepszenie do ciebie, tak? Nie no. Tutaj coś nowego, też nic. Wyniki. Spód też nie. Nogi. Te same. Nie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj winda chyba działa, co? Pewnie platforma jest gdzie indziej. Mam skrzyneczkę. Dobra, jest co? Otwieraj. Dobra, mam jakąś roślinkę. Mnie to bardzo ciekawi. Tam na dole było, bo na dół muszę tam poszedł, po prostu zobaczył. Problem z wejściem, nie? Tutaj coś jest. Nieźle. Tak? Zobaczmy. Tam coś jest. Ale tam chyba... nie wiem. Idę... chyba sobie pójdę tam, bo mam wejście i zejście, nie? A jeszcze... sprawdzę, czy tutaj mam. Te stare tamy ledwo trzymają się kupy. Czy tutaj mogę coś jeszcze zrobić? No, chyba nie za bardzo. Tu już nic nie mam. Wind nie mogę odblokować. Tam na dół zejść za bardzo też nie mogę, ale tam bym jeszcze poszedł sprawdzić. Tam może coś być ciekawego. Dobra, chyba nic tam nie ma. Skoczmy sobie po prostu na te platformy. Proszę, puśćcie mnie! Nie
będę już się zapuszczał do przekopu. Nie słyszałeś to? Dalej. Zgłoś to. Kolejny załatwiony. Ravis będzie chciał wiedzieć. Rozkaz, rozkaz. Na wojnie tak łatwo nie było. Wracaj tu! Dobra. Łatwo. Ty. Joch. Dobra. Jednego mniej. No dobra, poszło łatwo. Dalej, tu jest jakiś punkcik. Weźmy sobie echo. To wy! Ja tylko... Wtargnąłeś tu. Rozpalić go. Świetne wyczucie. Ała. Oddaj się. Ty tak sobie biegasz po prostu. Pomóż mi, Bibi. Komando, nie tęskniłem za nimi. Co to mały? Kiepsko się czuję, Bidi. Już mi lepiej. Dzięki. Dobra, tu jeszcze jeden gdzieś. Jeden już poszedł. Czekaj. Lewa, prawa. Okej. Jedziemy jeszcze lewo, sprawdzimy. Może jakaś tam skrzyneczka, albo jakiś bonusik dla nas. Zamknięte. Co tam robisz? Jasne. Dobra, pal gumę. Zajdę cię od spodu. Nic nie ma. Muszę szybko jakiś punkt znaleźć, bo nie mam potu tak za bardzo, nie? Mogę wrócić, spokojnie, to będzie... Dobra robota, Bidi. Miałem hakowanie ogólnie, tak? Czyli mógłbym na przykład tamtą sobie już chyba otworzyć, co? Wróćmy i zobaczmy jeszcze raz. To może być opcja na hakowanie. Musiałem się po prostu tego nauczyć chyba. Czyli sprawdzimy to. Tam jest druga skrzynka, nie? Chyba nie możemy tego zhakować. No dobra, dalej nie mogę tego schakować. Dobra. Czyli... Weźmy sobie po tą skrzyneczkę. Mhm.
No dobra. Czyli to jest jakby może quest na inny level? Wrócimy się jeszcze po to, na pewno się po to wrócimy. Prostak tam kampił. Kamper jeden. Hej, co znalazłeś? Chcesz to nacisnąć, nie? Ale potrafią walnąć. Dobra, znajdźmy wyjście z tej smolistej dziury. Tam jest zejście na dół, tak? Czyli mógłbym już na przykład windę sobie uruchomić chyba, co? Czy nie za bardzo? Może się przydać. Ty, a może jakby go pchnąć do windy prosto? To dalej nie działa. Zobaczmy, jeszcze raz sprawdźmy. Chodź bocie. Jak to nie działa? No dobra. Musimy ominąć tę smołę. Co myślisz o tej tamie, Bidi? O tamie? Aha, czyli ja bym musiał pchnąć tego bota w tamę. No dobra, już czaję. Żeby nie zginąć przy tym, nie? Będzie przypał lekki. Chodź bocie ze mną. Ups. Trzeba go bardziej tu pchnąć, tak? No dobra. Powinno wystarczyć. Ruszajmy, już prawie dotarliśmy. Dobra, czy ja muszę iść tam? To mnie ta skrzynka trochę irytuje, bo ona nie może tak zostać, ta skrzynka sama. Nasiona, możemy je gdzieś zasiać. Te ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Ktoś dobrze celował. Sprzęt mógłby przejść kilka poprawek. Dobra, bo ja dostałem ogólnie połączu, tak? Ty nie chcesz. Tego nie chcesz. Ja dostałem inne kolorki, nie? Lekki metal, nie metal początkowy. Metal chcę. Tonium. Szczotkowana. Nierdzewna. No myśmy sobie tą ładnie wygląda. Zastosujmy. Teraz tak, komponenty mam jakieś nowe. To weźmy. Nie, to dalej jest ładne. No i coś takiego. To wystarczy.
Dobra, ogólnie windy dalej nie działają. Idźmy może do tamtego punktu, w którym byliśmy wcześniej. Wciąga mnie. Wciąga mnie. Ale już cię nie wciąga. Wow. BD? BD One! W porządku? Nie mówiłem ci, żebyś uważał, kogo skanujesz? No chodź. Mogłem cię zostawić w gnieździe Raptara. No, ale ładny. Ładny ten żółwik. Bardzo fajny. Fajnie to zrobili w ogóle. Fajnie graficznie to wygląda. Jaki smaczek. Dobra, co tu jest ciekawego? To chyba będzie trzeba wysadzić. Tak. Pewnie będzie jakaś platforma z robotami. Oczywiście, że będzie chyba. Skrzyneczka jedna. No okej. Szkoda, że jeszcze punktu nie miałem nawet. Może wróćmy do tamtego punktu, w którym byliśmy wcześniej. Żeby trochę chociaż się uleczyć. Naprawdę, nie wiem, gdzie jest kolejny punkt. Muszę się ruszać. Musisz się ruszać. Oczywiście, że musisz się ruszać. Wrócimy i odnowimy poty. W sensie poty. No życie po prostu odnowimy. Tak. No i jesteśmy elegancko. Daj mi odpoczynek. Nie możemy iść do boju. Znajdź życie, za rogiem będzie punkt następny, także. Nie no, tutaj chyba myślę, że już wszystko nam spadą. Wszędzie się to wciska. A za to możemy podziwiać jeszcze raz żółwia, nie? Ciekawe, czy można do niego jakoś tam dojść bliżej. Nie mogę. Dobra, idziemy na dół po prostu. No bo co? To jest kolejny bocik. Nawiązano kontakt z wrogiem. Odniesiono uszkodzenia. No dobra, od razu na starcie dwa ordy właśnie bym zużył. Potrzebuję pomocy. Mhm. No to jest lekki.
Ogólnie mam ten bota. Tym jednym botem mogę zniszczyć ledwa. Tylko odwlekasz swój los. W sumie dobra. Aj. Dobra. Nie wiem, trzeba mniej HP tracić na tym wszystkim, bo to jest naprawdę. Trzeba więcej korzystać z tych botów. Co wybuchają. Podaj swoją tożsamość. Ja... Bezpośrednie trafię. Broń gotowa. No i strzelaj do mnie. Tak wyszło, no ale powiedziałbym tak średnio. Dobra, jest coś tutaj? Bo tam mógłbym wejść po coś, nie? Tam jest linka jakaś. Jest skrzyneczka. Dobra, moduł dla niego. I pach. A, jak nie mogę wejść. Strange. A dobra, już wiem. Już wiem. Ja muszę wejść tam. Czy to? Bagniaki. Jesteś daleko od Boganu. Myślisz, że też tak dam radę, Bidi? Nic nie mam? Nie ma nic chyba. Winda, która nie działa. No dobra. A jestem mistrzem Jedi, także ja mogę na spokojnie sobie tutaj wejść. Parkour totalny, to dopiero tutaj. Dobra. Dajmy ten odpoczynek w końcu. Może ja powinienem po prostu... to może tam... To jest? Jest. Ciekawe, od jak dawna to tu jest. Siódmy odłamek.
Czekajcie, muszę coś sprawdzić na OBS-ie. Ustawienia. Wejście. Kurde. Albo mam po prostu za słaby komputer. Mi trochę ścina na streamie. Tego Star Warsy. Albo mam po prostu złe ustawienia, nie? Dobra. Co tam jest na dole? Tam jest jakiś robot. Tam coś jest. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Nie widziałem cię wcześniej? To niezła zmiana scenerii. Miejscówka Gliza musi gdzieś tu być. Tak. Spójrz na to. Ładny widok, prawda? To twój statek spadł do przekopu? No, mieliśmy małe problemy techniczne. Co, jeźdźcy chaosu? Zaatakowali, gdy wylądowaliśmy. Dobrze, że żyjesz. Czego szukacie w tych stronach? Starego przyjaciela. Griza Drytusa. Griza? A niech mnie, znam go. Prowadzę okoliczną stajnię. Nazywam się Mosey. Jestem Cal. A to BD-1. Ale uroczy z ciebie, droid. Miło ujrzeć przyjazną twarz. Zgadzam się. No, droga powinna być czysta, nie napotkasz kłopotów. Chyba, że ich poszukasz. O, i pozdrów do Medendra, gdy będziesz w mieście. Bywa szorstka wobec obcych. Rozumiemy. Dzięki za radę, Mosey. Luzik. Zaraz jakaś miła osobka. No dobra. To ona będzie naszym sprzymierzeńcem? Gdzie ona zniknęła nagle? Tutaj coś jest? Jest coś. Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Myślałem, że zajrzę do stajni. No to źle trafiłeś. Zajmuję się tu tylko Brutusem. To Nekko. Stajnia jest w mieście. A jeśli zechcesz osiodłać jakieś zwierzę, wpadnij. Będę o tym pamiętać, Mosey. Dzięki. No właśnie pod to wpadłem, żeby oswoić to coś tutaj. Chciałem na tym pojeździć, a ty mnie wyganiasz. Ajajaj. No dobra. Myślę, że powinno być lepiej. Dobra, tam jest skrzyneczki. Ja ją przegapiłem wcześniej. Szedłem na dół. O. Dobra, otwórzmy tę skrzyneczkę. I kolejna broda. No dobra. Kwiatków nie mogę. A, mogę jednak ściąć. Tam coś jest zagrodzone. Tam jakieś termy. O, ja, o ile dobrze kojarzę, to ja muszę iść tam, tak?
A ja jeszcze tam nie byłem. Ja bym się tam bardzo chętnie przeszedł. Że lecę tam po prostu. Już mam składane. Ale to zetnijmy. Aha. No dobra. Czyli nie mogę tak wysoko wyskoczyć. No patrzmy, coś tutaj jest. Robaczki pocięte. Co to jest? Reflektor. Tu mogę wejść. Ciekawego. Tam do góry muszę wejść. Idę zobaczę, tam na pewno coś jest. Musi tam coś być. A, czy jest to po prostu przejście bez robaczków? Tam coś jest, dobra. To... Czy coś ciekawszego jest? Niby na dole? Nie ma nic. Dużo robaków tam jest, czyli górą lepiej będzie przejść z tego punktu. I tu pewnie się znowu zrespią. Taki szybki wyrzut. No dobra. Czy mógłbym tam w ogóle skoczyć? Ale tam pewnie nic nie ma. Po prostu. Jest i skrzyneczka. Dobra. Dojdziemy po prostu do punkciku. Czy tam jest boss? Ja mógłbym to po prostu pójść do linki. Ja bym chętnie zrobił tego bossa ogólnie, nie? Pewnie trochę zajmie czasu. Tam coś jest. Są dwa punkty ogólnie. Nic na dole nie ma chyba, co? Jak można bać się czegoś tak milutkiego? No, mamy pointa. Punkt mocy. Tam jest jeden punkt. Tam jest drugi punkt. Dobra, czy ja z góry coś tu jeszcze mam po drodze? Muszę iść do punktu zapisać i tego bossa porobić, tylko... Pytanie, czy ja tam doskoczę? Chyba raczej nie doskoczę, więc ja muszę iść chyba dołem.
schodzę lekko niżej. I w następnym odcinku porobimy sobie bossa. Gdzie on zniknął? Ten robot gdzie zniknął? Czy on się sam wysadził, czy co? Gra się zbugowała. Dobra, wskoczmy po prostu do punktu. Zapiszmy gierkę. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie.